Tak, to świnka Pepa, a to Ciumka i Cmoczka. Wasza ulubiona seria na tym kanale, w której oglądamy bajki, które są dla dzieci, ale no inaczej się ogląda, jak jest się starszakiem, nie? Po prostu komentuję bajki, bo nie mam większych ambicji, okej? Okay? Dzisiaj po raz kolejny świnka Pepa, zapraszam. Pepa i George są na placu zabaw ze swoimi przyjaciółmi. Candy Kot i Pedro Kucyk wspinają się na drabinkę. Ale bez takich dźwięków, okej? Okay? To dziwne. Wszyscy wiemy, że nie jesteście wyrządkami, które udajecie. Wy wszystkie to są jesteście świnki. Tylko takie przebrane transwestyty świnki. Rebeka Królik, Suzy Owca i Dany Pies bawią się wesoło. Okej, ten dźwięk zjeżdżania jest gorszy niż kreda po tablicy. Pepa huśta się na huśtawce. Mamo, mamo, popchnij mnie proszę. Jesteś gotowa? Tak, chcę naprawdę wysoko. To pozdrów Marsjanki. Wyżej, mamo! To pozdrów Andromedę, Pepo! George też chce się pochuśtać. Twoja kolej, George. Tu się stanie jakaś tragedia, ja wam mówię. Trzymaj się! Chcę pochuśtać George'a. Ale bardzo delikatnie, Pepo. Tak, mamo! Czy to jest ten moment, w którym Pepa zamorduje swojego brata po latach męczenia go? Trzymaj się, George! Ojej, Pepa za wysoko popchnęła George'a. Ale Pepa to suka. Pepo, wiesz, że George boi się wysokości. Przepraszam, George. Pobawmy się na drabinkach. Gratuluję, George. Kolejny dzień i kolejny żyjesz. Witaj, Suzy. Witaj, Dany. Witaj, Pepo. Witaj, Pepo. Niedobrze to robicie. Pokażę wam, jak to trzeba robić. Samosia, bo wszystko sama, sama, sama ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie. Odsuńcie się. Na miejsca, gotów, start. Whee! Widzicie? Latam jak ptak. Jak świnia. Mogę się wydostać. Pepa utknęła w oponie. Głupia świnia. Śmiejcie się z jej póki możecie, ponieważ jeżeli stamtąd wyciągnie, to zabije was wszystkich w nocy. I wtedy to ona będzie się śmiała. Śmiała, za mocno popychając. To nic śmiesznego. Bardzo zabawnie to wygląda. Trzeba cię wyciągnąć. Przyjaciele Pepy próbują jej pomóc. Jezus, przyjaciele Pepy zaraz wyciągną jej sam tyłów. Czasami żałuję, że to co oglądamy to nie jest Happy Tree Friends. Dziękuję wszystkim. George, chcesz się pobawić na drabinkach? Drabinka jest dosyć wysoka. George nie lubi być wysoko. A George zepsuty przez wspomnienia z jego krótkiego, ale strasznego dzieciństwa. On już psychicznie nie daje rady. Pobaw się na zjeżdżalni. Tak, zjeżdżalnia! Mamo, tato, popatrzcie! Do biegu gotowi? Start! Wszyscy mają w dupie George'a, który nie potrafi wejść sobie. To wysoko, on ma małe łapeczki, no. Pomogę ci tam wejść. Ojej, trochę za wysoko dla George'a. Kompletnie zniszczony umysł. Spokojnie, George, zjadę razem z tobą. Tato, jesteś za duży, żeby zjeżdżać na zjeżdżalni. Nic podobnego, Pepo. Nie jestem za duży. Odsunąć się, gotowi do biegu. No i tu pada amputacji. To nie jest śmieszne. To wygląda bardzo śmiesznie. W ramach zemsty skacz mu po głowie, Pepa. Musimy cię zepchnąć. Oj. Kompletnie upokorzony.
I dobija go jeszcze jego własny, rodzony syn. Brzuszek taty jest jak prawdziwy dmuchany zamek. Ej, dobra, super wszystko, mega śmiesznie, ale wyłączmy dźwięk. Zamaszmy buzię śmiejące tacie i teraz pokaż mi, jak po nim skaczą, nie? Zabawa. Zabawa. George uwielbia odbijać się na brzuszku tatusia. George już nie boi się wysokości. I całkowicie go poje. Kolejny odcinek. Najlepsi przyjaciele. Okej, okay, ja nie chcę wchodzić do tego domku, jeżeli już na mnie tak Peppa patrzy. Ja się jej boję, okej? Okay? Ja się jej boję. Witaj, Suzy. Cześć, Peppo. Suzy przyszła pobawić się z Peppą. Peppa lubi Suzy. Peppa nie zabiła jeszcze Suzy. Suzy lubi Peppę. Są przyjaciółkami. I obie mają kłopot na głowie. O, może pójdziecie pobawić się do twojego pokoju? Bo pęka mi głowa od waszego darcia ryja! Tak powinno było powiedzieć, a nie jakieś tak miło. Co to za family friendly bajka? George też chce się pobawić. Ale depresja spowodowana przez jego siostrę nie pozwala mu nabywać nowych znajomych. Peppa i Suzy lubią bawić się w pokoju Peppy. George też. Nie, George! Ta gra jest dla dużych dziewczynek. Idź oglądać filmy dla dorosłych. To co tam robią trzylatki? Baw się swoimi zabawkami. Peppa i Suzy chcą grać same. Ja będę malutką wróżką. Ale świńsko się bawi. George nie chce się sam bawić. Chciałby się pobawić z dziewczętami. Nie, George! Jaki szegi instynkt w ogóle Peppy, jak George złapał za tą piłkę. Pół milisekundy i już była przy nim. Się pobawić z dziewczętami. Nie, gram z Suzy! Ty musisz się pobawić gdzieś indziej. George czuje się samotny. George wygląda jak najsmutniejsza istota na tym świecie. Potrzebna mi pomoc. Robię ciasteczka czekoladowe. Ktoś musi wylizać miskę. George lubi pomagać mamie przy robieniu ciasteczek. A mam zjadł ciasteczko czekoladowe. George! Peppa i Suzy lubią zabawę w pielęgniarkę i lekarza. George także. Ja źle wspominam takie zabawy z dzieciństwa, jeżeli mam być szczery. Peppa rozpoczęła badanie. No, George! Weź głęboki wdech i kaszlnij. Rak prostaty. Umrze za półtora tygodnia. Suzy mierzy George'owi temperaturę. I wkłada mu do buzi rzeczy. Masz temperaturę. Musisz leżeć w łóżku przez 3 lata. No to bez różnicy z jego stanem psychicznym. Ciasteczka! Tak, są dla George'a. No i szachmat, wszystko dla George'a. Ale bym zjadł ciasteczko czekoladowe. Przepraszam, doktorze, możesz mi pomóc? Boli mnie brzuch. Łaskocze. Nie bawcie się w lekarza z tatą, proszę. Szczególnie jak go coś łaskocze. Łaskocze. Słyszę bardzo głośne burczenie. Chyba jesteś głodny, tato. Albo guz mózgu. Oto muszę zjeść dużo ciasteczek, żeby się lepiej poczuć. I ja. I ja. I ja. No się śmiejcie, ale to miało być ciastka dla George'a, a wy wszystkie zjadliście mu. I się śmiejecie mu nad głową. Trzeci odcinek. Tu właśnie wbije gwóźdź. Nie zbóż ściany, tato. Teraz będzie potrzebny młotek i gwóźdź. Odsuńcie się, dzieci, i spójrzcie, jak to robi zawodowiec. Tata świnka wbija gwóźdź w ścianę. Nie zbóż ściany, tato! Bo jak ty chrumkniesz, tato, to ściany lecą. Nie pleć głupstw, Peppo. To proste. O, to nie tak miało być. Matka cię poda na stół wigilijny. No anyway, no teraz o tym mówię swoją drogą. Czemu świnka Peppa to jest tak p***na bajka? W sensie, co tu zwierzątka, które ludzie
bardzo często jedzą. A tutaj te zwierzątka mają buzię, przygody, miny. A to samo dziecko, które ogląda tą bajkę, chwilę później idzie wpierdalać świnie na stole. Zastanówcie się na tym, zastanówcie. Tata świnka zrobił w ścianie dużą dziurę. Oj, tato, zniszczyłeś ścianę. To tylko niewielka ryska. Obrazek ją zasłoni. Już. Zajebiście. Nadal widać pęknięcia, tato. Zamknij łeb, konfidentko. Wyjmę gwoździk i załatam je. Nie nabałagań, tato. O, nie przesadzaj, Peppo. Wychodzi. Oj. Chłopany ojciec. Teraz naprawdę zniszczyłeś ścianę. Myślisz, że mama zauważy? Tak, myślę, że to niewykluczone. Dzieci poszły się śmiać, a ojciec wie, że to jego ostatnie chwile życia. Tata świnka musi naprawić ścianę, zanim mama świnka wróci do domu. Cegłę proszę? Najpierw tata wstawia w dziurę cegły. Jak wilk dmuchnie, to te ściany odlecą. Potem gipsuje cegły. I łatwizna. Potem tata maluje ścianę. Jak kanapa oblała farba, to wyrok się raczej nie zmienia od matki, nie? Ściana naprawiona. Hurra! Ale popatrzcie, jaki tu bałagan. Ojejej, lepiej posprzątajmy, zanim wróci mama. Najpierw tata szybko myje George'a i Pepe. O, ale musieliśmy sobie tego obrazować. Naga świnka to nie jest najlepszy widok, jaki chciałem się zobaczyć. To nawet nie jest najgorszy widok, to jest o. Potem Pepa odkurza podłogę. Wciągasz cement i cegły odkurzaczem, jaki to jest odkurzacz, mama! Mama wróciła do domu. Mama! Mama już jest! To ta chwila, w której przekonamy się, ile chwil życia zostało tacie śwince. Witajcie! Witaj! Co porabialiście? Och, nic! Tak, widzę, że nic nie zrobiliście. Mieliście przecież zawiesić obrazek. W całym tym zamieszaniu tata świnka zapomniał o zawieszeniu zdjęcia. No cóż, całe szczęście świnka, tata, to nie jedyny drugoplanowy bohater, więc na pewno świnka Pepa jeszcze będzie miała wiele przygód, które skomentujemy wspólnie na tym kanale, ale no przykro. Jak na razie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się tobie spodobał, to zostaw łapkę w górę. I do zobaczenia za tydzień w kolejnym ciągu Smoczka, który teraz wraca troszeczkę regularniej. Ale super, nie? Trzymajcie się. Pa, pa, hej.